Dam, 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 dam. Możecie podejść tu. Zapraszam. Nie, Dam, dam. mnie powinien ktoś odprowadzić do ołtarza. Mamy ciecia Chodź tutaj, budżetowe, nie nie gadaj, możemy. Grażyna. Znaczy ten, A mi rozbierz Krystyna. swoją Grażynę. Krystyna za mną. Chodź Krystyna, czy Krystyna, zdradzasz mnie? Tuż przed ślubem? Chodź tu, Krystyna, mamy ślub do załatwienia, a potem idziemy na, wiesz co, na... Andrzej, czy ty jesteś pijany? Co, ja nie jestem pijany? Najebany! Moi drodzy, jak to się mówi, pół litra na odwagę. Zanim zaczniemy, chciałam zadać kulturalne pytanie do księdza. Oczywiście. Co robi tam ten podnośnik w skale? Jaki podnośnik? Ekipa remontowa nie zabrała go, więc dobrze, możemy zaczynać? Zacznijmy. Zaczynajmy. Dobrze. Moi drodzy, widzowie, psy tam z zakrzaków, który nie wiem czemu tam są. Bo to jest taka, wiesz, aż zwierzęta się zebrały, to jest taka wielka, ważna uroczystość, że zwierzęta Krystyno nawet się zebrały. Ja bym się Andrzej. Bardziej zapytała, jak zamontować tego psa do tego auta, Andrzeju, ale nie będę wnikała. Krystyno i Andrzeju, spotkaliśmy się dzisiaj tutaj, abyście się pobrali. Jako iż mamy cięcia budżetowe, to nie ma nikogo od obrączek. Obrączek też nie mamy, ale mamy coś lepszego. Przed wami to są właśnie te kaczki. Możecie je nasunąć sobie na palce. Jakie? Na jakie chcesz? Jakie palce? Bo Andrzej ma dodatkowy. Poczekaj, muszę coś... ten? Dobra, już. O nie, co za zło. Możesz nasuwać. Więc, jeżeli ktoś ma teraz jakiś... Krystyna, klęknij i nasuwaj obrączkę na palec. Czekam. Krystyno, czekam. Bo jak nie, to ja klęknę i nasunę na twój. Krystyno, ale tak. Krystyno! Nie. Andrzeju, czy mógłbyś mi wyświadczyć przysługę? Tak, już rozpinam się. Przytrzymaj teraz na chwilę kontrol. Nie ma takiej opcji. Nie, co za zło. Nie, to ty, Krystyno, musisz wziąć obrączkę i przytrzymać kontrol. Jeżeli ktoś ma problemy Morda, dziękuję. Jeżeli nie. ktoś ma problem co do tego ślubu, może napisać w komentarzach, albo niech zamilknie na wieki. Dobra, możecie się teraz pocałować. Nie, poczekaj, chwila, zaraz. A gdzie formułka? A mogę zamiast Czy ty, Andrzeju, bierzesz sobie tą Krystynę za żonę? A mogę zamiast tej kaczki w jego spodnie włożyć tak. na przykład krążek cebulowy? Tak. Możesz. Okej. Okay. Po co ci krążek cebulowy w moich spodniach? Będziesz... W ramach obrączki, też okrągły. Dobrze. Ile Dobrze, tak więc czy ty, Krystyno, bierzesz tego Andrzeja i jego... Nie, mówisz tak. 21 palec. Powtarzaj za mną. Nie, droga Krystyno, powtarzaj za mną. Tak musisz powiedzieć. No kto w końcu Dobrze. Jest księdzem? Bo ja już dostaję mindfucka. Wyglądacie identycznie. Bo no, ja... Bo jestem jego bratem bliźniakiem, nienawidzę go. Dobrze, więc Krystyno, powtarzaj za mną. Dobra, patrzmy się na siebie teraz, tak? Ja, Krystyna. I ja, Krystyna. Biorę tego Andrzeja. Biorę tego tu Andrzeja. I jego 21 palec. Jego wszystkie 21 palców. Za męża. Wszędzie. Dobrze. Andrzeju. Czy Dobra. Ty jesteś gotowy na to? Jasne. Powtarzaj. Ja, Andrzej. Ja, Andrzej. Bardzo trzeźwy umysłowo. Bardzo trzeźwy umysłowo. Przepraszam na sekundkę. Już, możemy kontynuować? Biorę tą Krystynę za męża. Biorę tą Krystynę... Co? Za żonę, ups. Za żonę. Co? Biorę cię Krystynę za żonę. Dobrze, to teraz weźcie swoje kaczki i... Ej, Andrzej. Pocałujcie Co? Się. Ja też mam 21 palców. Andrzej, tam jest samochód, możesz uciekać. Wiesz, ja co nie ci powiem? Stąd. Nie chcę cię zmartwić. Ej, halo, ale gdzie wyparował ksiądz? Halo, ksiądz nie tam mogę, co to za boskie moce w co ty, co ten ksiądz robi? Halo. Chwila, przepraszam. Dobra, zabierajmy swoje kaczki. Andrzej, idź ty nam udziel ślubu. Dlaczego mam? Komu mam ślubu udzielić? No zdradzasz mnie już, facetem. Krystyna, już mnie zdradzasz z księdzem? No przecież jak możesz? Ślubu. Jak możesz? Dobra, odjedźcie w siną dal. Dobra, musimy się teraz pocałować. Założył obrączki, halo? Załóż je obrączkę.
Załóż gdzie jej mi założysz obrączkę? No. O Boże, jakie zło. Lepiej pomyśl. Na palec. Na... 21. Nie, poczekaj, mogę ci on założyć. On już miał niespodziankę. Andrzeju, rób to szybko, czas antenowy, nam zaraz reklamy wchodzą. Nie, nie, szybko, nie. Szybko, właśnie pręty w plecaku stanęły. Nie chcesz wiedzieć, jaki jeszcze pręt. A mama mówiła, jest, żebym nie jest, był księdzem. Jest to najtwardszy pręt, jaki w życiu widziałaś, Krystyno. To Andrzej Bigo, to jest już. Czysta stal. Chcesz dotknąć tego pręta stalowego? Ja chcę stąd jechać. Ratunku, psy, ratunku. Dobra, pocałujmy się i elo. Mua. Mua. Mua, mua. Dobra, smok, smok. Także witamy. Weź swoją kaczuszkę. Ej, zaraz, Krystyno. 6 minut 35 sekund. Tak. Krystyno, Krystyno, tam jest jeszcze twoja kaczuszka. Proszę ją zgodnie wziąć. Z tym, że zrobiliście 5000 łapek, to nie jest wiem, kolejny pozytywny... U mnie zrobiliście, to wiem, to pozytywne łapki w górę zawsze mile widziane. Jeśli będzie ich tak samo dużo, wymyślimy coś znowu głupiego i chorego. Ale to nie tak. było głupie, to było normalne. Ale dobra, ślub jest normalny, ogólnie, uroczystością. Ogólnie to ksiądz. Szybko co? Skręcę. Skręcę, szybko streszczę, co tu i jak. Jak widzicie, są kwiatki, są psy, bo będzie milion pytań o to. Jakieś nowe bloki, są drzewa, krzaczki. Różowe. Tak. Moi drodzy, jesteśmy ale... na wersji beta. Zaraz, zaraz, nie. Na testowej wersji Scrapa jesteśmy. Gdzie Scrap Doxy. Mechanic... Gdzie Scrap Krzaki. Mechanic zaczyna... Wchodzi w nową erę. W nową erę nową modów erę. I wspomaga mody właśnie. I przez workshopa możemy teraz mody sobie ściągać. Warsztat, tak? Po polsku. Pepsteamer, tak. No. Kiedyś i tutaj... można było tylko projekty, teraz można też mody, więc... Tak, i Demem, jak ty w ogóle zrobisz ze swoim autem? To mody jest w skale. No go, piesełku! Bo myślałem, że wiesz, że wsiądę w skałę i... No, nieważne. I skały okay, te są sztuczne. W każdym razie, mamy pieski, mamy pieseł, jest mnóstwo modów, więc no, dużo nowego kontentu jest, dużo nowej, nie wiem czy energii, ale na pewno mi osobiście taka przerwa od Scrapa dobrze zrobiła. Troszeczkę, bo się pytaliście, gdzie jest Scrapa. Tak. Musieliśmy trochę odpocząć, czasem tak mamy. Nie no, tak, ogólnie to nie mamy. Jest tak, że musieliśmy odpocząć, po prostu przygotowania się kończą. Nie, przygotowania Admiro do ślubu nie chciał z nami tyle nagrywać. Trwały. Tak. Nie, chciałem nagrywać. No, widzicie, nie chciał. Chciałem. Ale w każdym razie, jak widzicie, tutaj możemy nowe drzewka sobie tutaj dać. Nie byłem gotowy na ślub, Krystyno. Ej, jak ładnie wyglądają te drzewa w sumie. Tutaj było takie czy fajne. Czy zrobimy coś sensownego w dzisiejszym odcinku z projektów, to nie wiem. Wow. A wiesz, że ono ten, że nie można nic z nim zrobić? W sensie... Ej, teraz to jest dobry pomysł. Pamiętasz, jak chciałeś kiedyś robić domek na drzewie? Tak, tylko że na tym nie postawisz klocków, czyli trzeba troszeczkę... W ogóle? Oszukiwać. W taki oto sposób. To możesz postawić taką drabinkę jakby, przykleić do tego drzewa. Tak, bo na tym się nie da no tak, no ale o to mi chodzi, tak? Tak, teraz, ale teraz jak teraz najbardziej tego da się robisz coś sobie robić. Tak, taką platformę teraz sobie robisz od no tego. No tak, to i coś z tym da radę, to jest fajne rozwiązanie. Ogólnie no. też, słuchajcie... I wtedy możesz to wrzucić na workshopa. Dużo modów ze sobą jakby nie gra. To też trzeba powiedzieć, ponieważ są bloki z Minecrafta, które też chciałem wziąć, ale mody Darfa... Ej, Andrzej. I tak dalej nie grają z tymi, bo za dużo bloków jest. Halo. Co wy tam robicie? Teleportacja. Wołam Andrzeja do siebie. Cześć. Teraz będziemy po psach. Cześć, ale nie chciałem księdza. Proszę nie narzekać. Proszę, ja sadzonkę przyniosłem. Ale Krystyno, mieliśmy tu być tylko ty i ja. Jesteście tylko no wy. No i zawołałeś księdza, no i co się dzieje? Jesteście tylko wy. Ej, no bo... Damian, przygiąłeś. Jakiś nie widać. Nic nie widzę. Jakiś krzak poleciał w ogóle. Halo, krzak. Krzakach jest halo, co ty robisz? Co się dzieje halo, z tymi krzakami? Halo, ej, Andrzej, czemu mnie wyrzucasz od siebie? Ja cię nie wyrzucam, ja... O, ważne. Spadłem ksiądz. Spadł wam ksiądz. Ja też spadłem. Jak przykro. Ogólnie uważam, że to był najgorszy odcinek, ja go plus 18 powinienem tagować. Myślę, że to czemu? Był najlepszy odcinek i zaraz się okaże, że ten odcinek zrobił ci 200 tysięcy, powiesz, chcę jeszcze. Dobrze, moi drodzy, słuchajcie, jeśli dotrzymaliście do tego momentu, dajcie kciuka w górę. Albo dwa. Komentarze i wbijamy na ten film na czasie. Niech wszyscy zobaczą to. Niech wszyscy widzą, jak niech dobrze robimy widzą. Śluby. Tak, zobaczcie, tak. Zobaczcie, jaka to jest ładna aranżacja. Ja myślę, że to jest jedna z lepszych aranżacji, jakie w ogóle to, kiedykolwiek wykonaliśmy. Ale to bardzo fajnie podoba mi się. Ale no dlaczego tak powiedziałem, bo tak osobiście ładnie. Uważam. Ładnie tak, mi się wygląda. Bardzo podoba, mi wygląda ładnie, no okej. Okay. Mi się no, bardzo tak bardzo stylowo. I te piesełki z tyłu tak sobie patrzą, zebrały się. Tak, te skały, można się schować w skale. Ej, to skoro mamy jeszcze uno momento, por favor, nie?
Nie? Może spróbujmy zrobić jakiś mały pojazd na tych psach. Tak, żeby nie było zbytnio widać. Ej, odjedziemy w podróż poślubną? Bo są te niewidzialne bloki i tak dalej, moglibyśmy coś ogarnąć. Są niewidzialne koła? Książę mechaniku, zrób nam samochód, którym odjedziemy w naszą podróż poślubną. Tam sobie zrób. I spędzimy tam miesiąc miodowy. Albo nie miodowy. Aha, Krystyno, rozumiem twoje... Andrzej, rusz dupę i sam sobie zrób. Nie! To, że jestem twoim bratem bliźniakiem, nie oznacza, że nie znam będę się, za ciebie nie ten. Jestem mechanikiem. Ja też. Kogo ja sobie wzięłam za męża? Ofiara losu. No wiesz, Krystyna. Dobra. No słucham, masz jakieś oferty? Nie, bo słyszałem o twoim 21 palcu. Admiosie, czy ty coś zrespiłeś? Bardzo słynny jest. Cześć. Czy ty chcesz po głowie dostać? Zobacz, Krystyno, co ci kupiłem. Jej się to nie podoba. Wyciągnik? To jest helikopter. Admirosie! Wow! Budujemy pojazdy z psów teraz, a jak skraszuje skrapa, to masz bęcki. Nie skraszuje. Aż tak bardzo. Mogę stąd odlecieć. Ej, ale bez kitu zrobi coś tego, czy a nie możesz zrobi? To jednak usunąć, Admirosie, bo nie ma klatków. Usunę. Są niewidzialne tak nie kółka, działa. Czy nie ma, Damian? Nie ma. Nie ma niewidzialnych kółek. Nie, jest! Tilet. Jest. To niewidzialne kółka? Usunięte. A I can show you, yeah. Tak? Halo, usuń się. Jest. O, zniknęło, dobra. Są niewidzialne. Lol. No? Lol. Czekaj, ja tu zrobię... Okej, okay, tak... Zaraz spróbuję tego piesa postawić. Teraz... Nie wiem, gdzie on jest, że się mówi. Ej, no... Hmm. Co robisz? Halo, ja chcę... Bo ja chcę tego. Jest. Bo ja teraz chcę są niewidzialne koła? No, poczekaj, zaraz ci pokażę, tylko daj mi chwilę, dobra? Halo, ty robisz kwadraciaki, prawda? To nie są koła. Poczekaj, bo ja na razie ty nie robisz mogę... z niewidzialnego bloku... To jest na niewidzialnym tym. A to ja do łap mu przykleiłem ten... Tak, to właśnie tak to wygląda. A ja nie wiem robić pojazdów, zmuszacie mnie do dziwnych rzeczy. Admirosie, zmuszamy cię do nauczenia się tej gry w końcu. Ja chcę sobie po prostu fajnie tutaj się bawić. Powinieneś live'a z tego zrobić. Nie. Właśnie. Nawet nie wiem, czy to nie będzie działało przecież jak to... Nie wiem, jak to zrobić z tym piesem. Są duże, a są małe? Ej, tutaj... Chyba coś ci nie pykło. Nie, spoko. Ogólnie to nie jest znęcanie się nad zwierzętami. Aha, Damian zrobił w ten sposób, spoko. Ale to nie trzeba czasem umieścić takiego żółtego kółeczka? Jest, ale nie widziałem, tylko Krystianie mój dok mobil się nie skręca. Ja mam lagsy i nie mogę nic robić. Twój nie skręca? No nie, no bo nie zrobiłem mu tak, żeby skręcał. Będzie jeździł do przodu i wystarczy. Ja potrzebuję silnika, wiesz? Mam. Takiego na jeden klocuś. Mam. Gdzie? No gdzieś go przyczep, nie wiem, na Cooper mu przypnij na przykład. O, może być. Małe spoko. Kółko. Dobra, Admirosie, podziwiamy Krystiana, no. Tak? Nie muszę robić pojazdu? Nie musisz robić pojazdu. O, mój też nie wyszedł. Czekaj, najpierw tego muszę zobaczyć, jak on stoi w ogóle. Zastanawiam się, w ten sposób. W sumie nie czekaj, mam co wam już pokazać, już ci go pokazuję, ale... Krystyno. O, właśnie, a mogę skorzystać Działaś? Z... To jest na jednym kole. działa. Pies na jednym kole. Ogólnie chciałbym skorzystać z sytuacji i chciałbym pozdrowić Mateuszka. Bo mnie prosił o to. Pozdrawiamy Mateuszka. Pozdrawiam Mateuszka. Mateuszka Matynia. Tak, dodałeś? Żeby się nie pomylić. Źle. A znam jakiegoś jeszcze Mateuszka? Nie wiem, ale dobra, pozdrawiamy dzisiaj wszystkich Mateuszy. Wszystkich dla mnie to Mateuszy. Bardziej zamiast napiszcie Mateuszy, imiona to dla w mnie to jest Matynianiu. Wszystkich Mateuszy dziś pozdrawiamy i co odcinek będziemy pozdrawiali i inne imię. Co wy na to? Tak? Dobra. I halo, mój pies jeździ. Już nie. Musimy go do schroniska ten. Halo, Hycel? Halo? Halo, no. Ale jest, weź sobie go, Damian, tak jakbyś chciał go na podnośnik, to sobie zobaczysz, bo wtedy te koła widać. No właśnie tak... Jak sobie o, najedziesz. Widzę. No widzisz, są niewidzialne halo, koła. Halo, co to są za duże koła? No, nie ma mniejszych, to nad tym trochę ubolewam. Coś widzę się skontaktuję z Darfem i powiem mu, zrób mniejsze niewidzialne koła. Tu, o nie.
Z przodu musiało być trochę inaczej. A nie lepiej zrobić na przykład taki pojazd, który będzie zaprzęgany psy? Ja wiem, co powinniśmy zrobić. No? No. Słucham. No słucham. Pila. On coś kmini. A. O, okej. Okay. To się mogę? Skończy. Mogę? Nie, 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 no bo wsiadamy. Ja usiądę na piesku. Mam tu jeszcze inne dwa psy. Robimy kosmicznego psa. O, tak. Chwila. Chcesz na tym odlecieć? Tak. Chwila. Okej. Mogę się ruszyć. O, to będzie sztuka. Zapraszam. Dobra. To jest ludzka stonoga, wersja piesełowa. Nie wiem, co się stanie za chwileczkę, ale jeżeli wam się odcinek spodobał, wiecie, co robić. Taktyczna łapka. Ej, prawie wleciliśmy za... komentarz. O. I chyba do usłyszenia w kolejnym odcinku. Szybujące psy! No to nieźle. To są pierwsze psy... To nie łajka była pierwszym psem w kosmosie, tylko... Pieseł. Jakieś imię. Shiba. Shiba. Andrzej. Jakieś imię. Andrzej. Krystyna. O, tak się nie gra w tę grę, przestań. Nie umiesz grać. Dobra, przestałem. Nie umiesz grać w tę grę. Nie umie. Dobrze, Dawid nie umie grać w tą grę, my sobie tu zakończymy ten materiał. Tak jeśli jest. Wam się podoba i chcecie więcej takich luźnych materiałów, gdzie robimy głupoty i się wygłupiamy, a nie jeżeli budujemy albo wykorzystujemy czyjąś twórczość, zostawcie łapkę, napiszcie komentarz i dzięki. Lecimy na czasie, cześć. Lecimy na czasie, cześć.